Oczywiście, my chcielibyśmy, żeby co roku ten puchar był w Kędzierzynie Koźlu. Staramy się co roku, oczywiście wiemy, że rywalizacja jest duża. Ktoś mnie tu podgaduje. Wiemy, że rywalizacja i chętnych na zdobycie tego pucharu jest bardzo wielu i rywalizacja jest duża. Widzieliśmy to wczoraj i także zapowiedzi przed wczorajszym meczem, gdzie Zawiercie bardzo liczyło na niespodziankę i na zwycięstwo z nami po tych ostatnich dobrych wynikach. I również Jastrzębski Węgiel po wczorajszym bardzo dobrym półfinale i serii bez porażki kilka ostatnich meczów. Wiedzieliśmy, że dzisiaj nie będzie łatwo i skupialiśmy się, żeby mimo trudności, które mieliśmy, zagrać na dobrym poziomie. Myślę, że naszą siłą w tym sezonie jest to, że nie skupiamy się nad konsekwencjami ewentualnej porażki, wygranej. Nie patrzymy w tabelę, nie myślimy o nagrodach indywidualnych czy zespołowych, tylko skupialiśmy się niezależnie od tego, w jakim składzie byliśmy na boisku, na tym, żeby zagrać swoją najlepszą siatkówkę. I nawet jeśli nie wychodziło nam to przez moment, tak jak to miało miejsce w jednym secie wczoraj czy w jednym secie dzisiaj, to w kolejnym secie wychodziliśmy i przeciwnikom trudno było złamać nas więcej niż właśnie w tej jednej partii. Ja się śmiałem z Rafała Szymury, bo on przed turniejem, kiedy ta nieszczęsna kontuzja przytrafiła się Samowi, mówi: a może jakąś nagrodę dostanę. Mówię do niego: ty się skup, żebyśmy grali dobrze, a nie na nagrodzie. Ale dzisiaj jak otrzymał tą nagrodę, to bardzo cieszyłem się, bo naprawdę zasłużył. Również bardzo cieszę się z MVP dla Olka Śliwki i z każdej nagrody naprawdę dla naszych chłopaków, również ze swojej oczywiście, ale naprawdę doceniam to, jaką robotę wykonaliśmy wszyscy na boisku, jak wspieraliśmy się i jak agresywni i pozytywni byliśmy w tych i łatwych, i trudnych dla nas momentach.